Cześć wszystkim, tu Oliwia i tym razem zapraszam Was do obejrzenia filmu, w którym przedstawię Wam produkty do makijażu oczu oraz brwi, które moim zdaniem warto zakupić na tej promocji. Minus 49% w Rossmanie, będzie ona trwała od 6 do 11 października, a więc jeszcze przez kilka dni. Jeśli jesteście ciekawi moich rekomendacji, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Rozpocznę od maskar i na sam początek mam Wam do pokazania dwie cudowności od Maybelline. Są to maskary z tej linii Lash Sensational. Pierwszy, no to tutaj już standardowo klasyk. Maskara, która ma dawać taki efekt pogrubionych rzęs. Co więcej, posiada szczoteczkę, która naprawdę dociera nawet do tych najkrótszych włosków, więc jest to jej niebywały atut. Ja stosuję tą maskarę już bodajże od ponad pół roku i zdecydowanie muszę powiedzieć, że jest to najlepsza maskara, jaką kiedykolwiek stosowałam. Natomiast jeśli chodzi o numerek 2, no to już jest to maskara Lash Sensational Lashes with Oil Blend. Posiada ona dodatkowo takie olejki odżywcze oraz ma sprawiać, że ten kolor rzęs będzie bardziej nasycony, bardziej czarny. Posiada zupełnie inną szczoteczkę niż ta pierwsza. Niemniej jednak dociera również ona do tych najkrótszych włosków, więc jak najbardziej Wam ją polecam. Jakoś nigdy wcześniej nie miałam okazji stosować, testować w ogóle maskar marki Bourjois. Jak już Wam wspominałam w poprzednim odcinku dotyczącym tej promocji w Rossmanie, otrzymałam taką mega pakę kosmetyków do przetestowania od firmy Coty. I tam właśnie były zawarte m.in. te dwie maskary od Bourjois. I tylko one dwie spośród tych wszystkich maskar mi się sprawdziły, ale słuchajcie, ta to jest po prostu jakiś gigant. To jest maskara Twist Up The Volume. Ja już Wam ją pokazywałam na moim snapie i mówiłam, że jest to w ogóle ulubieniec ulubieńców ostatnich miesięcy. Ta maskara ma pogrubiać i wydłużać rzęsy i faktycznie to robi. Naprawdę jest przegenialna. Dzięki temu mechanizmowi możecie sobie regulować Waszą szczoteczkę i faktycznie dzięki temu zyskacie ten oczekiwany efekt. To jest naprawdę przeboska. Natomiast druga maskara jest to maskara Volume Reveal. Ja o niej w ogóle nie słyszałam, dopiero ostatnio widziałam jakieś reklamy w telewizji. Powiem Wam, że ją testowałam i naprawdę fajnie się u mnie sprawdza. Faktycznie nie daje takiego mocnego efektu pogrubionych, wydłużonych rzęs jak te wszystkie poprzednie maskary, ale za to będzie idealna na co dzień, ponieważ ten efekt jest taki bardziej delikatny, rzęsy w ogóle nie są posklejane, więc to jak najbardziej na plus. No i słuchajcie, samo opakowanie jest tak przepiękne, tak biżuteryjne, ona posiada tutaj jeszcze lusterko, więc naprawdę bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. Lecimy z eyelinerami i pierwszy liner, do którego mam olbrzymi sentyment, ponieważ stosowałam go już w liceum i był to pierwszy eyeliner, z którego tak naprawdę byłam zadowolona. Mówię tutaj o eyelinerze marki L'Oreal, jest to Superliner Blackbuster i polecam Wam również tą wersję odchudzoną tego superlinera, bardziej precyzyjną. Jest to liner w pisaku, za którym właściwie teraz już w tym momencie raczej bym nie przepadała, ale jak już wspomniałam, on jest naprawdę świetny. Ja mam w ogóle takie odczucie, że te linery w pisakach, one bardzo szybko wysychają i nie da się nimi faktycznie później namalować kreski, ponieważ już tam nie ma żadnego tuszu, żadnego pigmentu, po prostu niczego. A jeśli chodzi o ten liner, to można go używać i używać i naprawdę ma się takie wrażenie, że on się praktycznie w ogóle nie kończy. Mam Wam również do polecenia drugi z kolei produkt tej marki, jakim jest żelowy eyeliner. Jest to pierwszy żelowy produkt, którym uczyłam się właściwie wykonywać taką bardziej precyzyjną kreskę. Ja mam ogromny problem i kreski to jest moja zmora, ponieważ ja posiadam opadającą powiekę. No i tutaj po prostu się zaczynał problem, ale sądzę, że w ogóle ten eyeliner bardzo mi pomógł i faktycznie do zestawu jest załączony pędzelek, którego no niestety nie mogłam znaleźć, bo teraz te pędzelki po prostu wymieniam między sobą różne. On w ogóle tak bardzo ładnie się prezentuje, jest fajny, biżuteryjny i słuchajcie, jest tak wydajny, że tutaj no w ogóle szkoda gadać, naprawdę nie jestem w stanie zliczyć ilokrotnie już go używałam, a wygląda on tak, jakby praktycznie w ogóle nie był zużyty, chyba po prostu też żelowe linery mają to do siebie. Eyelinerem numer 3, którym to zakończę moje wywody na temat linerów, jest
produkt marki Bourjois, który miałam okazję testować właśnie w przeciągu tych 3 tygodni. I jest to jedyny eyeliner z tego zestawu, który się u mnie sprawdził. Jest przeboski, również Wam go pokazywałam w ulubieńcach na Snapie. Zresztą w ogóle wbijajcie na mojego Snapa, jeśli macie ochotę i chcecie właśnie jakieś takie smaczki zza kulis poznać. Co do tego linera, to jest on niebywale precyzyjny, posiada pędzelek, jest po prostu przegenialny, naprawdę fajny i wytrzymuje cały dzień, w ogóle się później ten tusz, ten liner nie kruszy, więc jest to jego niebywała zaleta, naprawdę mega polecam. Przejdźmy do produktów do brwi. Jeśli śledzicie mój kanał, to pewnie kojarzycie, że ja zazwyczaj do podkreślenia moich brwi używałam tylko i wyłącznie cieni albo tych takich eyebrow kitów, zestawów do stylizacji brwi, ponieważ moje brwi są naturalnie bardzo gęste i bardzo ciemne, więc stroniłam raczej od pomad, ponieważ nie chciałam, aby ten efekt był taki za bardzo przerysowany. No i tutaj właściwie mam Wam do polecenia tylko i wyłącznie jeden produkt, który jest dostępny w Rossmanie, który się u mnie tak w 100% sprawdził. Jest to Genius Kid Brow Artist z L'Oreala i faktycznie ten kit, ten zestaw posiada tutaj takie dwa produkty. Pierwszy jest to cień, druga jest to taka bardziej w konsystencji właśnie pomada, żelowy produkt. I ten brąz odpowiadał mi pod względem właśnie swojego odcienia, bo ja raczej muszę mieć takie cienie wpadające w taki chłodniejszy brąz, a tutaj ten zestaw właśnie dokładnie taki posiada. Natomiast jeśli chodzi o ten żelowy produkt, to ja używałam go tylko i wyłącznie na wierzch w celu okiełznania moich brwi, bo one są strasznie niekiedy niesforne oraz przede wszystkim bardzo długie. W zestawie tutaj znajduje się jeszcze pęseta do regulacji Waszych brwi oraz specjalnie przeznaczony pędzelek właśnie do podkreślania kształtu brwi. I tutaj drugi produkt, który się u mnie sprawdził, to taka maskara do brwi marki Bourjois. Ja w ogóle nigdy nie używałam tego typu produktów, zazwyczaj nakładałam albo te takie żelowe produkty z kitów, z tych zestawów do okiełznania moich brwi, żeby się trzymały w jednym miejscu, albo po prostu używałam jakiejś wazeliny i tylko delikatnie przejeżdżałam. A tu słuchajcie, niespodzianka, ponieważ ta maskara również posiada pigment taki brązowy i w momencie, gdy faktycznie, nie wiem, tam spadnie mi puder na te brwi czy cokolwiek, to jest to naprawdę fajna sprawa, no i posiada szczoteczkę do przeczesania tych brwi, więc naprawdę stwierdziłam, że fajnie się zaopatrzyć w taki produkt. Posiadałam kiedyś taki żel do brwi, to było chyba marki Essence i on na przykład w ogóle się u mnie nie sprawdził, nie widziałam żadnej różnicy i te brwi faktycznie nie trzymały się w jednym miejscu, a w tym wypadku jest to zauważalne. Przejdźmy do ostatniej części filmu, w której przedstawię Wam moje najukochańsze palety cieni oraz kilka takich pojedynczych cieni. Tutaj na pierwszy ogień już wszystkim Wam zapewne znana moja najukochańsza paleta z Vibo Neutral Eyeshadow Palette, która jest już, słuchajcie, tak wyjechana, że jest mi aż wstyd za nią i chyba naprawdę pobiegnę kupić kolejną. Serio, jest to paleta idealna do dziennego smoki, do delikatnych makijaży i nawet do mocniejszych, ponieważ posiada tutaj takie ciemniejsze brązy. Akurat ten brąz Milk Chocolate używałam też do podkreślenia moich brwi. Jest tutaj sporo matowych cieni, więc jest ona idealna na co dzień, ale też jest kilka takich z drobinkami połyskujących, dzięki czemu można ten makijaż faktycznie przerobić na taki makijaż bardziej karnawałowy, czy wyjściowy, czy wieczorowy. Jeśli chodzi o pigmentację tych cieni, to po prostu nie mam im nic do zarzucenia, w ogóle się nie osypują, no po prostu za te 20 parę złotych, a w ogóle po przecenie też czy połowa ceny, to są naprawdę, że tak powiem, grosze, jeśli chodzi o taką świetną paletę na co dzień. Jest to paleta, przyznam się naprawdę, którą używam po prostu najczęściej, jeśli chodzi o dzienne makijaże. Druga paleta, która może być fajnym zamiennikiem właśnie tej paletki Vibo, jest paleta marki Essence. Wiem, pisaliście mi, nie ma Essence w Rossmanie. U mnie Essence w Rossmanie jest, więc Wam ją pokazuję. A jeśli nie w Rossmanie, to możecie ją kupić choćby w Naturze. Jest to paleta, już tutaj nie widać, ale ja pamiętam, jak ona się nazywa. Nazywa się ona All About Nudes. I posiada również tutaj w swoim zbiorze faktycznie takie fajne, nudziakowe cienie, idealne do dziennego makijażu. Pigmentacja jest również bardzo fajna, no i przede wszystkim się nie osypują. Ja właśnie, jeśli chodzi o dzienne makijaże, to stawiam raczej właśnie na takie nudziaki w celu podkreślenia tego oka, ale by nadal nie zostać takim bardzo przemalowanym. No i słuchajcie, tutaj trzecia paleta, również idealna do wykonywania dziennych makijaży.
Ją akurat używam od kilku tygodni, ponieważ dostałam ją również do przetestowania w tej pace kosmetyków od firmy Coty. Jest to paleta z Astora Eye Artist Luxury Eyeshadow Palette i również jest to genialna paletka. Jedyne czego mi brakuje to tutaj takiego bardzo jasnego, beżowego cienia. No niby ten drugi tutaj taki jest, ale jest on dla mnie nadal zbyt ciemny. Ale jest po prostu przepiękna. A słuchajcie, ten ostatni cień, on jest w ogóle kremowy, posiada drobinki i nadaje się po prostu perfekcyjnie, jeśli chodzi o rozświetlenie kącika oka, naprawdę. Ta paletka jest bardzo fajna i będzie również świetnym zamiennikiem tych poprzednich palet. I na sam koniec cztery pojedyncze cienia. Pierwszy to kremowy cień, który pewnie też już wszyscy znacie. Maybelline Color Tattoo 24 Hours. Jest to akurat odcień 35 On and On Bronze. Ja go stosuję przy okazji takich bardziej wieczorowych makijaży, ponieważ posiada on takie drobinki, które naprawdę w fajny sposób się błyszczą. Aplikacja jest po prostu dziecinnie prosta, a mój Boże, jak on prezentuje się na powiece, naprawdę przegenialnie. Kolejne pojedyncze cienie, to tutaj mam Wam do polecenia cienie marki Rimmel i to są akurat moje dwa ulubione odcienie, posiadam jeszcze kilka, ale w ogóle przyznam się, że w ogóle ich praktycznie nie używam. Pierwszy to 014 Black Fender, czyli po prostu czarny cień, który często używam w celu podkreślenia dolnej powieki, natomiast jeśli chodzi o drugi cień, to jest to 001 Gold Record i faktycznie używam go nawet przy okazji dziennych makijaży, jeśli chcę, aby się coś tam błyszczało. No i ostatnim cieniem, który testuję przez ostatnich kilka tygodni, a fajnie się u mnie sprawdził, jest cień marki Bourjois pojedynczy. Jest to cień Generous 02. Jest to cień taki bardzo jaśniutki, powiedziałabym taki bardzo jaśniutki beż z drobinkami. Fajnie rozświetla powiekę przy okazji dziennych makijaży. Widać, że jest naprawdę bardzo fajnej jakości. Akurat jeśli chodzi o tą linię tych okrągłych produktów z Bourjois, to ja już w ogóle posiadam kilka róży z tej firmy i one po prostu chyba się nigdy nie skończą. Naprawdę są to róże w kamieniu, podobnie jak ten cień i można ich po prostu używać i one nigdy się nie kończą i nadal w świetny sposób się prezentują i można ich używać, więc jeśli szukacie jakiegoś takiego fajnego, rozświetlającego beżu z drobinkami, to jak najbardziej możecie postawić na ten z Bourjois. To by było na tyle, jeśli chodzi o produkty, które miałam Wam do pokazania w dzisiejszym filmie, które moim zdaniem warto zakupić. Oczywiście, jeśli ich potrzebujecie, bo jeśli nie, no to słuchajcie, po co kupować? Podejmujcie racjonalne decyzje, bo często wpadając w ten szał zakupowy, to zaczynamy ładować do koszyka po prostu produkty, których najzwyczajniej w świecie nie potrzebujemy, więc tutaj Was na to wyczulam, pamiętajcie o tym. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny. Jeśli Wam się spodobał, nie zapomnijcie o kciukach w górę. Zachęcam wszystkie nowe i zainteresowane osoby do subskrypcji mojego kanału. Standardowo wbijajcie na moje media społecznościowe, na mojego Instagrama oraz na mojego Snapchata. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie i przepraszam Was za głos, ponieważ moja ta tygodniowa nieobecność właśnie była spowodowana chorobą, z której powoli wychodzę na szczęście. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia.